Bracia i siostry, w dniu dzisiejszym Słowo Boże do nas skierowane przypomina o konieczności prymatu miłości nad wszystkimi innymi wartościami. Układa wszystkie przykazania w pewnym określonym porządku. I tymi przykazaniami, które wszystko streszczają, to jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. To warto sobie przypomnieć właśnie w tej perspektywie historycznej, którą dzisiaj obchodzimy, gdy wspominamy to, co nazywamy rzezią Pragi, zdajemy sobie sprawę z bardzo złożonej historii tamtej sytuacji i naszego kraju wówczas, gdy pierwsza Rzeczpospolita, kiedyś wspaniałe, wielkie państwo, chyliło się ku upadkowi i z której to słabości korzystali sąsiedzi. 4 listopada wojska rosyjskie rozpoczęły atak na warszawską Pragę. Bitwa trwała 4 godziny, bo wojska polskie były mniej liczne i mniej przygotowane do tej bitwy, zmęczone. Między innymi oddziały litewskie, które zeszły do Warszawy, już po kilku potyczkach po drodze były wymęczone. Natomiast wojska rosyjskie były w bardzo dobrej formie. W tej strasznej bitwie uczestniczył również pułkownik Lew Nikołajewicz Engelhardt, dowódca pułku grenadierów syberyjskich, który wspomina ze zgrozą. Piętrzyły się stosy ciał żołnierzy, cywilnych, Żydów, księży, zakonników, kobiet i dzieci. W czasie bitwy człowiek nie tylko nie czuje żadnej litości, ale rozwierzęca się jeszcze, lecz morderstwo po bitwie to hańba. Dokonała się hańba. Dokonała się rzeź, w której zginęło łącznie z żołnierzami 20 tysięcy ludzi zamordowanych w jednym dniu. Wszystko to wskazuje na ogromny absurd konfliktów zbrojnych, na ogromne nieszczęście, które takie konflikty przynoszą, które powodują, że życie ludzkie ma niewielką wartość. Właśnie rzeź Pragi była początkiem czasów, kiedy ustał zwyczaj rycerski, że oszczędzało się ludność cywilną. Od tego zaczęło się również działanie, które nazwano później wojną totalną, gdzie każdy człowiek z przeciwnego obozu był nieprzyjacielem, którego należało zabić. I kobiety, i dzieci, i starców, wszystkich, którzy żyli. Niech ten dzień będzie dla nas ogromnym przypomnieniem, że nie jesteśmy stworzeni po to, żeby się zabijać. Niech uświadomi nam, że pierwszym grzechem po grzechu pierworodnym był grzech bratobójstwa, kiedy Kain zabił Abla. I to się powtarza do dzisiaj. Powierzamy ich Twojemu miłosierdziu, żebyś im grzechy przebaczywszy przyjął do wiecznego szczęścia i żeby mogli być naszymi orędownikami. Wychronili nas przed wszystkim złem, a przede wszystkim przed tym złem, które nas oddzielają od drugiego człowieka. Te modlitwy zanosimy w jedności z naszymi współbraćmi i siostrami Kościoła Prawosławnego, bo jesteśmy wszyscy Twoimi dziećmi. Jeszcze módlmy się o spokój dusz zmarłych sług Bożych, którzy utracili swoje życie przez złą ludzką wolę na warszawskiej Pradze, aby zostały im odpuszczone wszystkie grzechy, dobrowolne i mimowolne.